Eka, eka, witam was bardzo serdecznie. Jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj czeka nas nowy film. Dzisiaj będziemy robić takie półki. Okazało się, że w schowku mamy jeszcze dużo miejsca do zagospodarowania i zdecydowaliśmy się, że sami zrobimy sobie półeczki. Bo aktualnie jest tam totalny grajdoł, są tam jakieś skrzynki, wszystko jest poukładane po prostu na krzywą wieżę w Pizie. Więc postanowiliśmy, że pojedziemy do Castoramy, wytną nam tam płyty na wymiar. Tak. I je sobie sami złożymy. Sami zwymiarowaliśmy całą półkę w Castoramie, tak jak Krzyś mówi, docięli nam i jeszcze okleili płytę wiórową. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak można zrobić w tani sposób, bo ta półka kosztowała nas 170 zł. Na 2 metry wysoka. Na 2 metry wysoka, na 42 cm szeroka. Mhm. Gdy patrzyliśmy na jakąś inną stronę, to koszt takiej półki wynosił gdzieś około 500-600 zł. Więc my wam pokażemy, jak to zrobić po prostu taniej. Zdecydowanie taniej. Mhm. Zaczynamy. My robiliśmy dwie półki podobnej wielkości i analogicznie do tego, co mówiliśmy wcześniej, mogliśmy zapłacić za półki na jakiejś stronie, gdzie dopasujemy je gotowe około 1000-1200 zł, ponieważ ta druga jest większa, albo około 350, robiąc je sami, więc na dwóch półkach była to już bardzo, bardzo duża różnica. Zaczęliśmy od projektu, znaleźliśmy stronę, gdzie mogliśmy zwymiarować całą półkę, całe półki, obie. I z tym projektem poszliśmy do Castoramy, gdzie pokazaliśmy, gdzie półki mają zostać oklejone. I tutaj nie było żadnych problemów, zresztą robiliśmy to nie pierwszy raz, bo to nie jest pierwsza półka, którą właśnie tam zamawialiśmy i oklejaliśmy i zawsze byliśmy zadowoleni, więc tutaj byliśmy w 100% spokojni. Gdy półki dotarły do domu, no to zaczęliśmy montaż. Pierwsze co, to będziemy sobie zaznaczać, w którym miejscu będą półki nasze, gdzie będą przebiegać. Musieliśmy sobie to rozmienić. Tata, to nie ja. Musieliśmy sobie to rozmierzyć z tego względu, że tutaj chcemy na dole trochę mieć wyższe te półki, żeby nam weszła kola, woda, takie rzeczy. Natomiast tutaj wyżej wystarczy nam mniejsza ta przestrzeń, żeby nam weszły po prostu jakieś słoiki albo coś takiego. Dlatego sobie to tak zmierzyliśmy. Teraz musimy to pozaznaczać, żeby wiedzieć, gdzie będą nam przebiegać te półki. I powtórzymy to na drugiej płycie. Naprawdę, chciałam nagrać nietrzęsący się materiał. Się nie da. Nie da się. Z tym psiuszem się nie da. To przerwa na jedzenie? Po pierwsze, to nie jestem stolarzem, więc wiem, że jeśli ktoś, jakiś stolarz to ogląda i powie, że to nie jest ze sztuką, szkołą i czymkolwiek. Powiecie, że bo aż jak na to patrzy, to go gwoździe bolą. Tak, ale my robimy to na własne potrzeby i już robiliśmy niejedną taką półkę i wiemy, że nam to wytrzymuje i się nic z tym nie dzieje. Dlatego taki sam system zastosowaliśmy dalej po prostu. I dokupiliśmy sobie tylko takie coś. To jest po to, żeby chwycić w rogach, właśnie jak coś skręcamy, żeby nam się trzymały kąty. Jest to mega, mega pomocne. Bez tego też dacie radę to zrobić, bo wcześniejsze półki robiliśmy bez tego, ale ze względu na coraz większe lenistwo uznałem, że nowe gadżety zawsze są super. I to już nam trzyma. Już mamy ręce wolne, to już nam tutaj trzyma. Wiadomo, że to jeszcze musimy tutaj ustawić dobrze, to byś mogła pokazać z tej strony. Tak, i tutaj widzimy, że mamy nierówno, więc wystarczy nam to tutaj trochę dorównać. I to już nam trzyma to, także jak będziemy wiercić, to już nie musimy się aż tak bardzo przejmować, że nam się to jakoś strasznie poruszy. Ten gadżet właśnie, bo nie powiedziałem, ten gadżet nazywa się zacisk kątowy. Do naszych potrzeb wystarczy takie. Te droższe można bardziej jakby docisnąć. W tym momencie nie ma szans, żeby nam się to ruszyło.
sprawdzę, jak to tu wygląda, jest git. Czyli te zaciski od razu nam robią też kąt prosty. To co, zaczynamy wiercić, zrobimy sobie tutaj dziury i wkręcimy konfirmaty, żeby nam się to wszystko trzymało i później przejdziemy na następne strony. Zaznaczam sobie, gdzie będziemy wiercić, żeby było w połowie tej drugiej deski. Specjalne wiertło, dzięki któremu będziemy mogli powiększyć sobie tutaj to wejście na konfirmat. Tak wygląda konfirmat, czyli ma tutaj takie bardzo głębokie tutaj żłobienia i końcówkę ma tutaj taką właśnie. Po to rozwiercaliśmy, żeby nam to tutaj płyty nie rozciągło. I powtarzamy to 4 razy, 3 razy jeszcze. Wkładamy je tak, bo będzie nam się lepiej wiercić od góry niż z boku. Tak, jest szybciej i łatwiej. Dlatego przeciągałem ten wymiar też tutaj, żeby można było później znaleźć środek deski, no nie? Masz aureolę z tyłu. Teraz będziemy kręcić plecka. W końcu muszę sobie tylko je poznaczyć. I kręcimy plecka na 3 śruby. Wystarczy. Koniec będzie. Takie kwadraciki masz tu się rysuje? Żeby po co te kwadraciki rysujesz? Żeby zrobić sury za paznokcie. Przekątną. Tu wbijamy nóżkę. No jak to? Ty jak narysujesz przekątną? To jest też wskaźnik moich funduszy w portfelu. O, jak słodko. Ja byłam pierwsza. Nie. Zawsze wygrywa ten, kto daje pierwszy krzyżyk. Nieprawda! Prawda! Masz szansę! Statystycznie nie mam szans! Spróbuj. No i w dupie, no. No przecież przegrałaś. No, ale ty też. Jakim cudem? Ale przecież tu jest kółko moje. A ty, tu jest kreska. A no, masz rację. O dupa, czekaj. To jeszcze nie wiesz? Ała, ała. Ciebie boli? Ała, ała. No i na co teraz czas? Na wkładanie mebli w końcu. Czas na wkładanie mebli w końcu. Włożymy to w końcu do środka i zobaczymy, jak to wygląda razem. Mam nadzieję, że tam wszystko jest dobrze wymierzone i że to będzie pasować, że nam to tu wejdzie w ogóle. Wejdź. Czad, no nie? I tutaj jest ta obrotowa. Pyk, pyk, pyk. A tutaj są te. Czadersko. Mm. Ale to wygląda zajebiście. Powiem ci, że mega, no. Jeszcze tą boczną włożmy. I tak prezentuje się efekt końcowy. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście. Film wam się przede wszystkim przydał. No i co? Zapraszam do subskrybowania kanału, zostawcie kciuka w górę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa!